Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro Koncita Ekstra. No teraz to ja dosłownie co przerwałam nasze audycje radio, to KFM Euro Koncita Baby Koncita Ekstra, Barbie Koncita, Barbie, 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 krzytówka powiedziała, Barbie. Radio to KFM Barbie Koncita Ekstra, no bo dzwonił Mareczek, proszę Państwa. A ponieważ u nas są te cztery telefony do radia to KFM Euro, Barbie, Baby, Koncita Ekstra, no to nawet i żebracy nam mogą przerwać. My jesteśmy otwarci, Państwo zobaczą. Mówię, że tam jak filmujemy ten Pałac Kultury Stalina i Lenina, centrum tutaj na Mazowszu nad Wisłą, katolickiej Polski, a to jakiś żebrak zawsze nam przerwie. Dlaczego? O, zyść nam, spuści nam, kirie, eleison, proszą. Dlaczego niektóre audycje, proszę Państwa, są u nas krótkie? U nas, proszę Państwa, tak jak życie płynie, jak jest w życiu, pantarej, wszystko płynie. U nas nie ma nic oszukanego, u nas nie ma nic nieprawdziwego, proszę Państwa. U nas jest Słowo Boże, u nas jest edukacja i można się tylko nad tym, co jest edukacyjne, zastanowić, że to jest jedynie wartościowe, prawda? I nawet mówią, że Bóg dopuszcza. No to jeżeli Bóg dopuszcza, to zastanów się nad tym, dlaczego Bóg dopuścił do tej sytuacji, dlaczego Bóg dopuścił do tamtej sytuacji. Być może dla Ciebie to będzie ku pouczeniu, być może dla Ciebie i z pewnością jest edukacyjne. Tutaj akurat pokazujemy w naszym radiu TOK FM Euro Koncita Ekstra osiedle Saska Kępa. No tu z tej strony, proszę Państwa, gdzie ja zawsze wracałam z Nubijskiej od Ewy Blacho, która mieszkała na Nubijskiej 1, mieszkania 75. No teraz to już można mówić, bo ona dawno tam nie mieszka, jako szlachcianka, która myślała, że jej nic nie grozi, dostała dawno eksmisję i mieszka na Przewolskiej 1, mieszkania jakoś tak 21 na górę i po lewo, odwiedźcie, prezenty jej, słodycze zanieście. Ona urodziła się w roku 1900, proszę Państwa, o Boże, żebym dobrze powiedziała, 39, ale to się tak, proszę Państwa, zbiegło, że wybuchła II wojna światowa wtedy, dlatego mnie to zastanowiło, czy ona rzeczywiście aby wtedy się urodziła. I proszę Państwa, ona biedna teraz tam siedzi i czeka, wyjdzie często, ale ponieważ ten hotelik jest tak strasznie drogi, to ona całą swoją rentę, a rentę ma, bo jako pielęgniarka pracowała, jako ta kawaje i wszystkie swoje pieniądze, proszę Państwa, wydaje na głupich leweczek. Ewka do kurnika. Także proszę Państwa, to co Państwo macie, ten kawałeczek w pieśni, że Ewka do kurnika, że tutaj ludzie w Polsce się nie liczą, tylko grosz się liczy. Ludzie sobą pomiatają. I dlatego dzisiaj całonocne czuwanie było w Radiu Maryja. Jakie było całonocne?